Wywiad z Dawidem Szulczkiem, trenerem Warty Poznań. Dawid, teraz na najbliższej kolejce, ja to tak określiłem, pisząc posta na Facebooku, czekają kibiców piłkarskich w Polsce derby świętokłowickiej zgody. Jak ty odbierasz pojedynek z trenerem Waldemarem Fornalikiem? Chyba nie pierwsze to wasze spotkanie na trenerskich ławkach, bo pamiętam, był kiedyś sparing ruchu z Rozwojem Katowice. Ty byłeś chyba asystentem trenera Smyły w Rozwoju, a i w rundzie wiosennej sezonu 2019/20 pełniąc rolę asystenta trenera Artura Skowronka w Wiśle Kraków, pierwsza wizyta na Okrzei zakończona porażką 0-4. Wrocław z ówczesnym jego trenerem Jackiem Magierem, który de facto jako ostatni polski trener wprowadził polski zespół w szranki elitarnej Ligi Mistrzów, pełniąc obowiązki trenera warszawskiej Legii, czy pokonanie Górnika Zabrze z trenerem Janem Urbanem na ławce, który też zapisał swoim piłkarskim CV tytułem mistrza Polski z Górnikiem Zabrze, a w swoim trenerskim CV tytuł mistrza Polski z warszawską Legią. Pokonanie Krakowi Kraków z trenerem Jackiem Zielińskim, który świętował zdobycie tytułu mistrza Polski z Lechem Poznań, czy wreszcie Zagłębia Lubin z trenerem Piotrem Stokowcem, który zdobył Puchar Polski w sezonie 2018/19 z Lechią Gdańsk. To na pewno zapisuje w twoim piłkarskim CV takie pokonywanie kolejnych szczebli i taką dużą satysfakcję, nie? Na pewno jest to coś wielkiego, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest tak, że na boisko wychodzą piłkarze, ten nasz wpływ oczywiście jest średni, no wiadomo, że w takiej walce bark o bark byłoby trudno z tymi znami wygrywać ich doświadczenie z ich wiedzą. Jestem na początku tej drogi. Natomiast samo to, w jaki sposób funkcjonują piłkarze Warty, sprawia, że jesteśmy w stanie wygrywać drużynę prowadzonych przez innych bardziej znanych i bardziej doświadczonych trenerów. No i nie ma co ukrywać, że jeszcze wiele tych wyzwań przed nami są inne mecze. Bo w Piaście gramy chociażby Wisłą Płock, którą prowadzi najlepszy słowacki trener poprzedniego roku, wybrany na Słowacji Paweł Zdanio. Potem mamy mecz z Lechem Poznań, czyli grą, która mocno aspirowała mistrzostwo kraju, następnie z Wisłą Kraków, gdzie jest były selekcjoner. Także można powiedzieć, że co tydzień jest jakieś wyjątkowe spotkanie. No i tak będzie również teraz w najbliższy piątek w Grodzisku. I mam nadzieję, że mój sztab, moi piłkarze damy radę, żebyśmy zakończyć ten mecz i żebyśmy dopisali kolejne punkty do naszego konta.
No ja sobie tego życzę i zespołowi bardzo całego mojego niebieskiego serducha, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że to jest pojedynek trenerów wywodzących się ze świętokłowickiej dzielnicy, zgoda najlepszym rozwiązaniem byłby polubowny remis. Ale... Ale tutaj chciałbym Ciebie jeszcze zapytać o to, bo prowadziłeś w rundzie jesiennej w Igry Suwałki. Nie zostawiłeś po sobie spalonej ziemi w Suwałkach. I powiedz mi, czy ta druga liga jest taką trampoliną do wybicia się dla piłkarzy, trenerów do Ekstraklasy, bo z tej drugiej ligi też w Lechii Gdańsk obecnie gra, znaczy próbuje tam zaistnieć Tomek Neugebauer. A ty jesteś żywym dowodem na to, że jednak idzie z drugoligowego klubu zasiąść na ławce trenerskiej klubu Ekstraklasy. Na pewno coraz większa uwaga skautów, najpierw dyrektorów sportowych kieruje się w kierunku drugiej ligi, bo jest coraz bardziej profesjonalna, jest od kilku lat już centralna, bez podziału na grupy. Myślę, że chociażby Jarosław Niezgoda, Łukasz Cybulski to są zawodnicy, którzy grali w tym pierwszym sezonie, kiedy była liga centralna, jeden grał podstawowo na drugim myślę Puławy. To są chyba najlepsze przykłady, czy chociażby Kubara, który wtedy grał w tym sezonie, to są najlepsze przykłady tego, że z drugiej ligi naprawdę można zrobić krok do przodu, chociażby dzisiaj można zobaczyć jego na Łukasz Tekulski w Ekstraklasie. Plus oczywiście w rezerwach Lecha, czyli Krzysztofka grało również wielu zawodników. No a jak najbardziej jest to takie miejsce, gdzie można się dyplomować. Wiadomo, że wszyscy do tej Ekstraklasy z drugiej ligi trafią, ale jakiś procent tych zawodników na pewno i na pewno ta druga liga jest przedsionkiem do tego, żeby tam się otrzaskać i skoczyć wyżej. Wybiegnę trochę myślami w przód, bo pamiętając rywalizację rozwoju z Rakowem Częstochowa i to w Częstochowie, chyba przyczynił się zespół rozwoju do dymisji trenera Jerzego Brzęczka z posady trenera Rakowa. Potem kilka dni później objął on trenerskie rządy w gdańskiej Lechii. Czy teraz będzie podobny scenariusz podczas meczu Wisły z Wartą? No rzeczywiście, nie pamiętam dokładnie jak to było. Wiem, że była okazja z trenerem Brzęczkiem wtedy wygrać. Bardziej to wygrał rozwój z Rakowem. Natomiast na pewno to gdzieś zapada w pamięć, jeśli chodzi o mecz Wisły z Wartą, to będziemy o tym rozmawiać za 3 tygodnie, jak będzie dochodziło do starcia Wisły z Wartą, bo teraz nas interesuje tylko mecz z Piastem i jak najlepszym przygotowaniem tego spotkania. Podczas jednej z konferencji prasowych stwierdziłeś, że brakuje zespołowi Warty do utrzymania gdzieś około 3 punktów. Czy te punkty są do zgarnięcia właśnie w meczu z Piastem? No myślę, że 2-3 punkty to będzie już taka suma, która powinna wystarczyć. Wydaje mi się i tak patrząc przez pryzmat tego sezonu, to 38 punktów powinno dać utrzymanie. Oczywiście najlepiej by było wygrać z Piastem, zgarnąć 3 punkty i oczywiście matematycznie jeszcze nawet brakowało, ale to jest faktycznie bardzo bliskie i wątpliwe, że nagle wszyscy zaczną potem punktować w taki sposób, żeby osiągnąć punktów 40. Więc no, szykujemy się bardzo mocno na to, jakby to był finał sezonu i chcemy ten finał wygrać i cieszyć się po meczu z utrzymania. Ja tego serdecznie życzę i dziękuję bardzo za poświęcony czas, za udzielony wywiad i życzę tego osiągnięcia celu, jakim jest utrzymanie zespołu dwukrotnego mistrza Polski w Ekstraklasie. No, dziękuję bardzo za wywiad i dziękuję bardzo za życzenia. Pozdrawiam. Również.